Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Podczas gali Wajak Boxing Night w Zabrzu rozmawiamy z Dawidem Kosteckim. Dawid, gratulacje, kolejne zwycięstwo, zdecydowane zwycięstwo, ale Gruzin okazał się dosyć wymagającym rywalem. Gruzin okazał się takim rywalem, jakim miał być, także miał być taki zawodnik, żeby postał te 6 rund w narożniku. No odpuściłem mu tam, wiadomo, no, trafiłem go parę razy mocniej, wolałem poboksować te 6 rund, dlatego jak go trafiłem dwa razy, to mu dałem odpocząć. Chodziło o to, żeby po prostu wrócić po tej przerwie. No właśnie, jak czułeś się po tej kontuzji w ringu? No bardzo dobrze, ja mogłem dychę boksować, bo ja byłem przygotowany na 10 rund, także pełny luz. No wiadomo, byłem dużo lepszym zawodnikiem, byłem gotowy na dużo lepszego zawodnika. Walczyłem z nim, wiedziałem, na co go stać, wiedziałem, że jestem dużo lepszym zawodnikiem, ale wiedziałem, że ten chłopak będzie grać ziemnie i żeby usnę, wiadomo, trafiłem go, widać było dwa razy na wątrobę, no dostawał naprawdę mocne ciosy i chciał wytrzymać i to szacunek się należy dla niego. Dla mnie to było fajnie poboksować te 6 rund, no jak widać, nie zmęczyłem się za bardzo, śladów żadnych walki nie mam, czyli parę rzeczy fajnych przepracowałem, to co trenujemy z trenerem, ćwiczymy na treningach i o to w tym wszystkim chodzi. Mam 40 walk, dla mnie nie mam tego w głowie, żeby zaświadczą cenę nokautować takich zawodników, bo to mi nic nie da. Nokautować będę i będę na pewno takich okazji już nie wypuszczać, jak ja miałem w 6 rundzie z najlepszymi, z takimi zawodnikami, gdzie wiadomo, że wygrana coś mi daje. Nie tylko to, że ja sobie poboksuję i postoję w ringu, tylko będą tytuły, będzie to pięcie się w rankingach i dążenie do walki o tytuł, co już naprawdę jest w zasięgu ręki. No właśnie, Dawid, kiedy ta walka o pas mistrzowski? Na pewno jest dzisiaj niż dalej. Może to nawet już się stać, że na następnej walce zawalczyć eliminatora. Każdy na to jest gotowy. Mój promotor, ja, mój trener, wszyscy chcą, żebym już tą walkę stoczył. Dlatego wszystko robimy pod tą walkę, tylko tyle, że nie chcemy też, wiesz, takiej walki, że my dostaniemy ją za 2 tygodnie i 2 tygodnie przed walką ktoś nam zadzwoni, żeby boksować. Chcemy się przygotować na nią na 100%, chcemy mieć przynajmniej 8 tygodni na przygotowanie, a żeby taki mieć czas, to muszę być pretendentem numer 1, żeby normalnie ustalić datę, żeby wszystko było poważnie, prawda? Czyli ta walka już po wakacjach, jeśli miałaby się odbyć? Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia, nie jestem jasnowidzem, nie wiem, ja po prostu na pewno takie zamiary są i wiesz, to wszystko zależy od promotora, od trenera. Oni naprawdę bardzo dobrze wykonują swoją pracę i na pewno zrobią tak, żeby ta walka się odbyła w takim terminie, gdzie będziemy gotowi na nią w 100%. Najlepsze lata mi się zaczynają, dlatego naprawdę teraz to jest tylko piąć się w górę, wygrywać, wchodzić do klaty i zdobywać cały czas nie tyle doświadczenie, bo już to doświadczenie w boksie zawodowym naprawdę mam. To widać, jest walki na walkę, gdzie kiedyś takie okazje pewnie mnie przepuścił, zawodnika znokautował, rzucił mi się na niego, a tutaj po prostu jak każdy fizjo stawiam na środku ringu, dałem mu odpocząć, kiwnął mi głową, kiwnąłem do niego, on mi odkiwał, że już jest dobrze, złapał powietrze. No po takich ciosach, jak ktoś się zna na boksie, wie, że już godzi, zawodnik jest gotowy, wystarczyło nam przez ręce go parę razy uderzyć i pewnie było po walce, ale nie chciałem tego, chciałem po prostu podkręcić jeszcze tempo, podkręciłem, wiedziałem, że jest twardy na głowę i zacząłem bić na głowę dużo ciosów, żeby sobie po prostu poboksować. Dawid, kibicowałeś dzisiaj także kolegą, jak oceniasz pojedynek Damiana? Damian to jest moim przyjacielem, ja na pewno oceniać tego pojedynek nie będę, będę jednostronny, dla mnie Damian to jest... No był zdecydowanie lepszy, ale nie pozostał niedosyt, że jednak nie skończył przed czasem tej walki? Słuchaj, niedosyt może być dla kibiców, którzy chcą oglądać zawodników, którzy... No kibice są żądni krwi. Dokładnie, ten zawodnik był na deskach, Damian go posadził, najważniejsze, że wygrał tą walkę, a ten zawodnik naprawdę stylowo... był dość dobrze przygotowany i wiedział, jak z Damianem boksować. On, jak ktoś się znał na boksie, to on widział, on nie stał w miejscu, on zakręcał w prawo i w lewo cały czas. Raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo. Z takim zawodnikiem się bardzo ciężko boksuje. Ten mój zawodnik, jak go widziałem parę razy, to proszę mi wierzyć, że on naprawdę super potrafi boksować i w pół dystansie, i jest taki, że idzie do przodu, taki mały Tyson, mały Pitbull. A to ze mną nie mógł za bardzo pokazać za dużo, dlatego że tak samo na nogach byłem za dobry. Damian oczywiście wygrał tą walkę, ale ten zawodnik był niewygodny. Niewygodny, miał styl boksowania i przyjechał tutaj
dobrze przygotowany, bo widać było, że boksował 10 rund, był dobrze przygotowany, nie zdech, szybki, dynamiczny, ładnie schodził na tych nogach, ładna praca nóg i Damian wygrał. No i moim zdaniem to był dużo, dużo lepszy, że przeboksował te 10 rund w fajnym tempie, niż żeby od razu palnął w drugiej, trzeciej rundzie, bo każda taka wygrana, też on jest bardzo wysoko w rankingach, każda taka wygrana daje, przybliża go do walki o tytuł i tego się nie przepracuje na sparingach, tego co w ringu przed taką publicznością, takie 10 rund na pewno by mu dużo, dużo więcej da, niż jakby skończył walkę w trzeciej rundzie. Dawid, dzisiaj kibicowali również Krzysiek Diablo-Włodarczyk i Artur Szpilka, kolegom. Co sądzisz o tym, co się dzieje wokół nich? Ta walka odwołana z Antonio Turnerem, ten pojedynek zapowiadany, nie wiadomo czy dojdzie do skutku, Szpilki z Jamalem McLeanem. Próbowaliby nie kibicować, to kurde, by mieli przewalone na treningu, no żołnierz. Musieli kibicować, nie? A co sądzisz o tym, co się dzieje właśnie, ta walka odwołana? Ale takie rzeczy się zdarzają. To nie jest pierwsza walka, którą ktoś odwołał. To nie jest pierwsza i ostatnia. Takie rzeczy się dzieją cały czas, nie tylko jeżeli chodzi o Krzysia. Krzysiek Tarwer, moje jest też takie zdanie, że sobie wziął po prostu łatwiejszą walkę. Pewnie taniej za to zapłaci i więcej zarobi. Taniej za tego przeciwnika swojego zapłaci. Ma jakieś tam nazwisko, tylko wybór tego przeciwnika moim zdaniem jest ujmą dla Tarwera, dlatego że ja nie mówię, że ten zawodnik jest słaby, ale jednak zdobycie najbardziej prestiżowego pasa w WBC, WBC, w wadze junior ciężkiej, gdzie miał jakiś IBO tytuł, to jest bez porównania, ten Tarwer. Bawiam się teraz w nazwiska, no ale on nie jest jeszcze nie wiadomo jakim takim naprawdę, nie wiadomo, jest to zawodnik rzeczywiście z nazwiskiem w Stanach Zjednoczonych, po tym jak znokautował Roya Jonesa Juniora, no ale Tarwer, Hopkins go zrobił do jednej bramki i dla mnie ten zawodnik jakby zdobył mistrzowski tytuł, na pewno dużo więcej by nawet dla mnie znaczył, bo zaczęli się bawić jednak niektórzy zawodnicy w boksowanie z nazwiskami, ale to nie z regułą, bo nawet tutaj pokazuje Bernard Hopkins, Charles Dodson, że tam są jednak tytuły ważne, Mayweather cały czas tytuły ważne, Pacquiao tytuły, także to są zawodnicy klasowi i moim zdaniem jednak zdobywanie tego, to że on wygra Tarwer z tym zawodnikiem, to po prostu nie zostanie śladu, to nie będzie historia. Zdobycie tytułu najbardziej prestiżowego, był mistrzem świata w niższej kategorii, w wadze półciężkiej, jakby zdobył mistrza świata w wadze junior ciężkiej, na pewno by to zostało w historii, a to, że on wygra z tym zawodnikiem, jak wygra, to nie będzie w historii, dlatego troszeczkę wybrał taką opcję dla siebie lepszą, dla siebie wygodniejszą, bardziej bezpieczną i takie jest moje zdanie. Dawida Szpila, początek czerwca i walka wieczoru już w 11, jego pojedynku w zawodowej karierze. Ale Szpila to ja mogę cokolwiek powiedzieć, jak będzie miał zakontraktowaną walkę. Na razie są przymiarki do zawodników, do McLeana. Fajnie było, gdyby walczył z tym zawodnikiem. On boksował 4 razy o mistrzostwa świata. Moim zdaniem jedną walkę spokojnie wygrał z Byrdem. Także no, taką miał równą walkę jak Andrzej Gołta z Byrdem. Moim zdaniem wcale bym się nie zdziwił, jakby dali mu wtedy tą wygraną temu McLeanowi. Gołta lepiej walczył z tym Byrdem, ale mówię, bardzo stoczył równą walkę, także 4 razy walczył o tytuł mistrza świata, także to jest zawodnik na pewno z nazwiskiem. Wygrana Artura Szpilki z takim zawodnikiem naprawdę dałby mu bardzo, bardzo duży rozgłos, nie tylko w Polsce, gdzie już jest naprawdę bardzo rozpoznawalnym zawodnikiem i fajną robotę to wszyscy wykonują, bo jest taki, że kibice go lubią, kochają i fajnie boksuje, fajny master rzeczywiście jest magnesem i fajnie, że boksuje główną walkę, bo mi się wydaje, że zasługuje na to i wypełni halę i to jest najważniejsze, to jest waga ciężka i on w tej wadze ciężkiej wprowadza taką świeżość, tam nie ma lewy, tylko napierdziela, no po prostu to, co kibice lubią. Na co sądzisz jego wyprawie do Władimira Kliczki, 10 czerwca wybiera się, aby posparować z mistrzem świata? No zobaczę, gdzie jest jego miejsce, no bardzo dobrze, no też jak jechałem do mistrza świata wtedy aktualnego Silvio Branco, też chciałem z nim zasparować, bo wiedziałem, że zobaczę, na co mi stać tak naprawdę, bo to był zawodnik wtedy mistrz świata WBA i dlatego dodało mi to skrzydeł na tych sparingach, no bo bardzo dobrze mi poszły te sparingi, a byłem na, można powiedzieć, początku, tak jak Artur. I Artur, sparując z Władimirem Kliczką, naprawdę może go to bardzo, bardzo uskrzydlić, bo Artur zawsze będzie niewygodnym zawodnikiem dla innych, wady ciężkie, ma dobrą pracę nóg, jest dynamiczny, szybki, to zabija w boksie i też ma uderzenie, dlatego bardzo dobrze, że idzie z nim posparować i on ma charakter, on się nie boi nikogo i dla niego to jest super doświadczenie. Dawid, dziękuję za rozmowę i gratuluję dzisiejszego zwycięstwa, no i powodzenia w kolejnych walkach. No, dzięki wielkie, wydawało mi się, że się podobało, każdy mówi, że była walka super i to jest najważniejsze.